Popatrzcie za okno, patrzcie co się dzieje, tu pada śnieg. No to szybki prysznic i lecimy w takim razie do roboty. A nie, czekajcie, trzeba się jeszcze jakoś ubrać, bo na polu zimno. Zobaczcie, jestem tutaj... Dlaczego ja w ogóle byłem rudy? Zaraz, dobra, dałem sobie jakieś normalne włosy, takie inne. Dobra, mamy tak. Trzeba będzie jakąś kurtkę, bo na polu zimno, tak jak mówiłem, więc trzeba sobie będzie coś znaleźć. Kurde, tu wybór kurtek wbrew pozorom wcale taki mały nie jest. Weźmiemy sobie coś od Strausa. Czapkę na głowę, oczywiście, spodnie jakieś takie luźniejsze, no bo będziemy odśnieżać. Dziś trzeba będzie zakasać rękawy i odśnieżyć całą mapę. Do tego jeszcze jakieś rękawiczki, ale może nie takie gumowe, tylko wiecie, takie ciepłe. No i wyposażyłem się, myślę, całkiem fajnie. Więc lecimy na pole i zobaczcie, ile śniegu napadało tutaj na No Man's Land. Pół metra. Te auta są zasypane. No, nie wiem jak tutaj ktoś tym wyjedzie. A to taka ciekawostka, bo jak napadało śniegu, to ten śnieg nie jest na samochodach, tylko jest obok, a ten śnieg z samochodów już zdążył zjechać. No ale powiem wam, że tego śniegu tu jest naprawdę dużo, jest go pół metra, jest go dosłownie tyle co po barierkę. Ale zobaczcie jak ta mapa teraz wygląda, jaka ta woda jest niebieska. Jak to wygląda po prostu ładnie, realistycznie, no mega mi się to podoba. Po prostu teraz w tej mapie można zakochać się jeszcze raz. I to zupełnie od nowa. No to popatrzcie, jak wygląda mapa No Man's Land pod śniegiem. No czegoś takiego to tutaj jeszcze nie było. No dobra, mamy samochód, muszę się jakoś wykopać, stąd na szczęście się udało. BMW dysponuje dobrym napędem, więc jedziemy, jedziemy się, słuchajcie, poślizgać. Jadę teraz 120 na godzinę, ojojojojoj, jakie dachowanie zaliczyłem, bo jednak okazało się, że przyczepność tu jest znacznie mniejsza niż się spodziewałem. No powiem wam, że jeżdżę sobie teraz po płycie lotniska, to lotnisko dopiero będzie tu wybudowane. Już zdążyłem się wyświnić z całym śniegiem, natomiast powiem szczerze, oj, zatrzymam się... Nie! Kurde, wpadłem do rzeki, do jeziora. Ale dobra, trudno, na szczęście jedziemy dalej. Swoją drogą, ten śnieg i mróz, który tu przyszedł, pięknie zakonserwuje nam... Dobra, może już będziemy jeździć bardziej normalnie. Chodzi o tamtą kukurydzę, co sobie rośnie. Po prostu w tym momencie mamy typowo zimową pogodę. To jest, moi drodzy, pierwszy zimowy odcinek. Nawet biednego bałwanka zasypało i się okazuje, że ten bałwanek wcale nie jest śnieżno-biały, tylko taki jakiś brudno-biały. Teraz możemy zauważyć, co na tej mapie faktycznie jest białe, a co tylko wydaje się, że jest białe. No dobra, ale ja jadę do sklepu, dlatego że tutaj złożyłem sobie zamówienie. Na szczęście dostarczyli mi sprzęt. Pani Basiu, jedziemy teraz z zamówieniem, bo trzeba będzie się tutaj stąd jakoś odkopać. Muszę kupić ciągnik. Weźmiemy sobie Dojca, seria 9. Jest to modzik, bardzo ciekawy i świetnie wykonany, więc ja sobie go skonfiguruję do moich potrzeb. I wiecie co? Tak nagrywając ten odcinek, zdałem sobie sprawę, że super by było, gdybyśmy mieli możliwość założenia łańcuchów na koła. To naprawdę byłoby coś fajnego i chciałbym, żebyśmy w kolejnym farmingu mieli taką opcję. Kupiłem sobie taki pług. No tutaj mamy, można powiedzieć, taką standardową wersję, ale wiecie co? Przecież ja tutaj mam skuter śnieżny. Ej, ten skuter śnieżny jeszcze ten śnieg rozpycha, popatrzcie co się tutaj dzieje. Jak ja sobie jadę, dobra, ja nie umiem jeździć, to od tego zacznijmy. Tutaj jeszcze jest trawa, więc od czasu do czasu mnie podbija, ale normalnie ten skuter śnieżny jest w stanie trochę zrobić taki jakby kolejny w śniegu, jak sobie zakręcam. No to podjadę troszkę dalej, zaraz zobaczycie, mam nadzieję, coś takiego. O, właśnie się zrobił, swoją drogą też się wyrąbałem. Ale dobra, jak ja kręcę kółeczkę, to zobaczcie, normalnie tworzą się z tego zaspy. Czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. No i to jest jedyny plus tak naprawdę tego skutera śnieżnego, bo generalnie on jest do kitu, no ale to tam szczegół. Dobra, mamy tutaj kilka modów, naprawdę potężnych modów, które dzisiaj zamierzam dla was przetestować. Przetestujemy sobie też standardowy sprzęt do odśnieżania, autorstwa, czy właściwie od marki Samasz, od polskiej marki. Tam jest ten pług z tyłu, on się tam znajduje, natomiast ja tutaj jestem wyposażony teraz w taką wielką odśnieżarkę, taką trochę amerykańską. No tutaj cecha charakterystyczna tego jest taka, że faktycznie mamy łańcuchy na kołach i zobaczcie jak to ładnie wygląda, naprawdę mi się to mega podoba. Generalnie ta odśnieżarka jest potężna, zobaczcie, to jest pług wirnikowy, można go podnieść trochę wyżej, trochę niżej, ale kurde nie da się go ustawić tak idealnie jakbym chciał. Zaraz zobaczymy jak będzie się kierować tym całym pojazdem. No ale najpierw muszę jeszcze napełnić sól, bo tutaj, w drugiej części tego samochodu, mogę mieć właśnie zbiornik na sól drogową, którą będę jednocześnie sypał na moje drogi. No i wtedy będę w stanie stopić jeszcze resztki śniegu, bo nie wiem, czy wiecie, ale za pomocą pługa jestem w stanie odmieść, jestem w stanie odśnieżyć dużo drogi,
ale resztki śniegu mogę jeszcze roztopić solą. Natomiast jeżeli ja zacznę sypać sól na pół metra śniegu, to ta sól nie jest w stanie tutaj nic zrobić. No i moi drodzy, lecimy w takim razie z odśnieżaniem. Wiem, było tutaj cięcie, ale tylko i wyłącznie po to, żebym zrobił sobie miniaturkę do dzisiejszego filmu, bo ja nie wiem, jak długo tutaj będzie takie, no, takie piękne warunki, o, może tak to nazwijmy. No i zobaczcie, będę sobie teraz próbował odśnieżyć jakąś drogę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Zamierzam sobie to przetestować, no bo kurczę, takiej akcji to ja tu jeszcze nigdy w farmingu nie robiłem. Jak widzicie, od razu dokopuję się do drogi, także bardzo dobrze. Próbowałem sypać sobie troszkę dalej, ale wtedy ten śnieg znika. Nie jest to coś, co mnie cieszy, nie jest to coś, co mnie interesuje, bo chciałbym, żeby tutaj były naprawdę spore zaspy. Więc będziemy odśnieżać na bok, ale w taki sposób, żeby ten śnieg nie znikał. No i zobaczcie, wydajność tego sprzętu moim zdaniem naprawdę jest bardzo dobra. Jadę 25 km na godzinę, tak wiem, tam było takie miejsce, które już było odśnieżone, bo po prostu robię miniaturkę do filmu. No ale teraz jak ja tu skręcam, to jedzie się tym pojazdem dość ciężko. No, troszkę trzeba się namęczyć, natomiast powiem szczerze, że efekt jest naprawdę fajny. No i tutaj jeszcze myślałem, że w sumie odśnieżanie to jest bułka z masłem, natomiast nie zdałem sobie sprawy z jednej rzeczy. Na tej mapie śnieg spadł wszędzie, bo normalnie jest tak, że jeżeli mamy jakąś mapę farmingową, to na te drogi śnieg nie pada. Drogi są tak delikatnie, można powiedzieć, przybielone, jest tam delikatna ilość śniegu, ale to nie tak, że spada na tą drogę pół metra. No a tutaj u mnie spadło, bo po prostu ja te drogi robiłem sam. Zobaczcie, jaki widok ze środka. Naprawdę fajny, powiem wam szczerze, dobrze to wygląda. No, tylko że ten pojazd tak jakoś troszkę śmiesznie podskakuje, ale radzi sobie z zaspami, więc jeżeli miałbym tutaj przyjechać i zrobić jakąś dużą akcję, na przykład wywalić ogromne ilości śniegu, to ten pojazd poradzi sobie z tym bez najmniejszego kłopotu, więc jeżeli chodzi o moda, to moim zdaniem jest całkiem okej. Listę modów, które dzisiaj wykorzystam do odśnieżania, to planuję wam podrzucić oczywiście w opisie. No i teraz pojedziemy sobie na południe, bo chcę po prostu ten fragment mapy odśnieżyć za pomocą tego sprzętu. Zobaczcie, teraz sypię na drugą stronę, zasypałem już praktycznie barierki, zasypałem już wjazdy ludziom do domów normalnie, zasypałem też wjazdy do moich produkcji. No, czegoś takiego to jeszcze tutaj na tej mapie, moi drodzy, nigdy wcześniej nie zrobiłem. Jest to jeden z bardziej szalonych pomysłów i długo się zastanawiałem, czy w ogóle będzie wykonany. Robiłem eksperymenty, sprawdzałem, czy w ogóle śnieg na tej mapie może wystąpić. No i dopiero po pewnym czasie udało mi się zrobić tego typu warunki i nawet spadło tutaj dużo śniegu, więc moi drodzy, mega fajna akcja. No to teraz lecimy z kolejnym paskiem. Teraz lecimy na północ. Przejadę sobie tutaj kilka razy i będziemy odśnieżać innym sprzętem. Dlatego, że ja dzisiaj będę chciał zrobić też test kilku innych pługów. Zobaczymy sobie, jakie mamy maszyny. Zobaczymy, jak to wygląda. Popatrzcie, tutaj cała ta barierka jest już prawie zasypana śniegiem. To też fajnie, że taka mechanika tutaj jest, że po prostu możemy tą barierkę zasypać. Możemy nawet przesypywać normalnie przez płot. To też dobrze wygląda. No to ja sobie teraz muszę tutaj zawrócić na tym rondzie. No nie jest to najlepsze miejsce do zawracania. I ustawiłem teraz dyszę na prawo i będę przerzucał cały ten śnieg. No i zobaczcie, ile tego śniegu tam jest, przecież te zaspy mają spokojnie z metr. One są bardzo duże. No i teraz jestem w stanie zgarnąć cały ten śnieg z mojej drogi. Nie jestem w stanie, co prawda, nasypać tutaj na przykład na ten mostek, który był, to nie jest możliwe, ale i tak mimo wszystko jestem w stanie zasypać wyżej niż barierka. Bardzo się cieszę, że ten śnieg po prostu układa się naturalnie. Bałem się tego, że po prostu w okolicach barierek będzie głupiał, będzie ten śnieg się jakoś tak dziwnie sypał, a tu wszystko jest dobrze. Bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie. No a jeśli chodzi o odśnieżarkę, to uważam, że naprawdę fajny model, bardzo wydajny sprzęt. Jeżeli potrzebujecie czegoś dużego, to naprawdę warto z tego sprzętu skorzystać. No to teraz idziemy skorzystać ze sprzętu marki Samasz, czyli z tej podstawowej odśnieżarki. Podstawowy pług, który może być ustawiony na kilka sposobów. Przede wszystkim możemy odśnieżać na bok, w lewo lub w prawo. Natomiast możemy też odśnieżać, powiedzmy, do trójkąta. Przetestujemy sobie właśnie te dwa sposoby. Najpierw będę odśnieżał na bok i spróbuję zgarnąć dużo śniegu. Czy ten pług poradzi sobie z tak wielką ilością śniegu tutaj? No już widać, że nie do końca. Zobaczcie, to jest pług, który ma około 3 metry szerokości roboczej. Bardzo duża ilość śniegu powoduje, że niestety, ale ja nie jestem w stanie przerzucić go bardziej, bo ten śnieg się po prostu rozsypuje do przodu, rozsypuje się na boki, wylatuje też z drugiej strony. No, realistycznie to jest, naprawdę mega realistycznie, więc pod tym względem trzeba tutaj naprawdę oddać szacunek twórcom gry za to, jak to dopracowali. Natomiast, no, powiem szczerze, myślałem, że będzie się tym pługiem odśnieżać troszkę bardziej wydajnie.
Tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle będę w stanie odśnieżyć tą drogę, no bo popatrzcie, ja teraz bardzo mocno zgarniam śnieg na prawo, no ale jednocześnie ten śnieg zgarnia się na lewo, no bo po prostu ten pług nie wyrabia. No to spróbuję teraz zgarnąć ze środka trochę bliżej prawej strony, a potem jeszcze przerzucić ten śnieg dalej. No i zobaczcie, jak tego śniegu jest mniej, to już bez problemu jestem w stanie go zgarnąć. Czyli wniosek jest taki, tego typu pług w tym ustawieniu sprawdzi się dobrze do niewielkich opadów śniegu, ale jeżeli nawali wam pół metra, tak jak u mnie teraz, no to tego typu ustawienie nie będzie najlepsze, no bo zobaczcie, ja teraz próbuję przegarnąć tą pryzmę, tą hałdę śniegu dalej, no i ja ją tak naprawdę rozgarniam tak na lewo i na prawo, naprawdę tego śniegu nie może być dużo, żeby ten pług w takim ustawieniu radził sobie tak, jakbyśmy tego chcieli. No nie chodzi mi o to, żeby wiecie co, jeździć tam i z powrotem, no bo przecież szkoda mi na to czasu. Tak czy inaczej, teraz zgarniemy sobie, można powiedzieć, śnieg, mamy jakiś taki jeden wąski przejazd, no w sumie droga jest odśnieżona, można powiedzieć, nie jest w złym stanie, oczywiście mogłaby być w lepszym, natomiast wcześniejszy pług wiernikowy poradził sobie z zadaniem, moim zdaniem, lepiej. Po prostu jest to maszyna, która lepiej sobie poradzi z większą ilością śniegu. No dobrze, natomiast ja jeszcze muszę sprawdzić inne ustawienie tego pługa, no bo przecież mówiłem wam, że możemy tutaj zgarniać na bok, a możemy zgarniać, powiedzmy, tak jak trójkąt. Więc ja sobie teraz ustawię odpowiednio ten pług, żeby rozgarniać jednocześnie na prawo i na lewo. To powinno spowodować, że będę w stanie zdecydowanie wydajniej rozgarniać śnieg. No i zobaczcie, faktycznie tak się dzieje. Z tyłu mógłbym sobie podłączyć jeszcze solarkę i faktycznie rozgarnąłbym ten śnieg bez najmniejszego kłopotu. Czyli ten pług na przykład świetnie może się sprawdzić do wąskich dróg. Nawet jeżeli jest dużo śniegu, ale droga jest wąska, na jeden traktor, to bez problemu takim pługiem będziecie w stanie sobie tutaj ogarnąć odśnieżanie. No czyli widać, że ten sprzęt jest dobry, można z niego korzystać, ale jednak nie da się go zastosować do każdej sytuacji. Bardzo dobrze radzi sobie w tej sytuacji, którą wam teraz pokazuję, tylko dobrze by było mieć jeszcze z tyłu solarkę. Także tutaj ten sposób jak najbardziej trzeba na plus zapisać. No ale to nie koniec dzisiejszych zmagań ze śniegiem. Moi drodzy, idziemy znowu do sklepu. W międzyczasie jeszcze nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja się przebrałem. Po prostu ogarnąłem sobie inne kolory. Te same ciuchy, ale inne kolory, bo po prostu chciałem być lepiej widoczny. Między innymi do miniaturki. No i teraz, zostawiam sobie ten pług, natomiast ja będę chciał ogarnąć sobie inny. Jump 320 jest to inny pług od marki Samasz. Pług, którym jestem w stanie pracować inaczej, bo to jest pług, który można zgarniać tylko na boki. Na lewo bądź na prawo. Natomiast z tyłu ogarnąłem sobie maszynę z modów, taki specjalny pług, który jest podczepiany z tyłu i który ma za zadanie jeszcze, można powiedzieć, poszerzyć to, co ja tutaj robię. No, troszkę się zablokowałem, jak widzicie, ale to nic. Zaraz się tutaj ustawimy jeszcze raz, no i sprawdzimy sobie, jak ten pług sobie poradzi. No, mogę wam powiedzieć od razu, że ten pług z przodu, czyli pług marki Samasz, radzi sobie praktycznie tak samo, jak to, co widzieliście wcześniej, więc nie będę o tym więcej już raczej mówił. Jest to pług, który świetnie się sprawdzi, mówię teraz o tym Samaszu z przodu, jest to pług, który świetnie się sprawdzi do niewielkich opadów śniegu, ale jeżeli nawali wam, tak jak tutaj u mnie, pół metra, no to niestety ten pług marki Samasz sobie niezbyt dobrze poradzi. Natomiast maszyna, która jest z tyłu, jak widzicie, radzi sobie zdecydowanie lepiej. Zgarnia ten śnieg naprawdę bardzo dynamicznie. Problem jednak polega na tym, że jeżeli teraz mam działający pług z przodu i z tyłu, no to ten traktor nie jest w stanie rozpędzić się do jakiejś sensownej prędkości. Lepiej jechać tylko i wyłącznie z tym pługiem, który macie z tyłu. Ten tylny pług z modów radzi sobie bardzo dobrze, zgarnia dużą szerokość drogi i naprawdę jest świetnym narzędziem, żeby na przykład poszerzyć to, co wcześniej odśnieżyliście. Dochodzę do wniosku, że najlepiej będzie przejechać na przykład najpierw pługiem wirnikowym, albo nawet takim Samaszem, tylko oczywiście w wersji trójkątnej, a potem poszerzać sobie wasze tutaj odśnieżone ulice za pomocą takiego zestawu, jaki wam teraz pokazuję. Tylko oczywiście ten pług podczepiony do ciągnika z przodu musiałby wtedy być kierowany już po względnie odśnieżonej drodze. On miałby być tylko i wyłącznie od tego, żeby robić poprawki, a cała reszta, cała najważniejsza część odśnieżania miała być skupiona z tyłu, na tym pługu, który jest podczepiony bezpośrednio z tyłu do ciągnika. No, jakoś tutaj udało mi się zawrócić w okolicy tego mostu, no i próbuję odśnieżyć teraz drogę, wracając do mojego takiego centralnego miejsca. No i zobaczcie, teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Ten pług z tyłu radzi sobie świetnie, jadę ponad 30 km na godzinę. Muszę tylko pilnować tego, żeby przedni pług nie rozgarniał mi śniegu gdzieś na lewo. Jeżeli tylko tego pilnuję, to naprawdę tym zestawem można bardzo szybko odśnieżyć
zmierzyć wasze drogi. Super to wygląda, bardzo wydajny zestaw. Szkoda tylko, że ten modzik nie jest w stanie na swój pokład załadować soli, bo teoretycznie jest tutaj zbiornik na sól, ale nie ma możliwości załadowania soli. No szkoda, dlatego że gdyby była, no to jeszcze moglibyśmy zwiększyć wydajność tego sprzętu. Natomiast teraz jeszcze poszerzyłem sobie tutaj odśnieżanie i naprawdę super to wygląda. Jestem z tego zadowolony, dobrze poszło. No to jedziemy teraz na autostradę, bo jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Natomiast zanim wjedziemy na autostradę, to wykorzystam sobie jeszcze ten pług wirnikowy. Teraz przetestuję dla was sposób, o którym opowiedziałem wam dosłownie przed chwilą. Czyli najpierw przejedziemy pługiem wirnikowym, a potem będę chciał odśnieżyć normalnie tym zestawem, który pokazałem wam przed chwilą. No tutaj ten fragment jest odśnieżony, uważam, bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie, zniknie troszkę śniegu, zniknęło przed chwilą, bo po prostu sól go roztopiła. Tutaj na rondzie przejedziemy sobie w ten sposób. No i lecę teraz na moją autostradę. Zaraz zobaczymy, jak się to sprawdzi. Tu w ogóle jakiś taki dziwny próg, jak próg zwalniający powstał, ale to aż takie dziwne, bo strasznie regularne. Zobaczcie, że teraz na tych drzewach nie ma liści, dlatego że w poprzednim odcinku wyłączyłem sobie stały widok miesiąca i teraz widać tego efekt. Teraz drzewa liściaste nie są z liśćmi. Bardzo dobrze to wygląda. Miałem tutaj to ustawione wcześniej, wydawało mi się, że nie da się tego zmienić, ale byłem w błędzie, o czym mówię w poprzednim odcinku. No i teraz zgarniamy bardzo dużą ilość śniegu, wyrzucam go tak naprawdę na prawo, jadę jednak bliżej lewej strony. Dlaczego? Dlatego, że z prawej strony jest pas awaryjny i tam ten śnieg może się po prostu zmieścić. Więc jadę teraz w okolicach lewej strony mojej autostrady. Modzik może nie jest jakoś rewelacyjnie wykonany w środku, ale przede wszystkim to jest mod, który ma wykonywać jakieś konkretne zadanie i moim zdaniem radzi sobie z tym naprawdę dobrze. Więc jeżeli macie ogromną ilość śniegu na swoim gospodarstwie i chcecie go po prostu gdzieś wyrzucić, wydmuchać daleko, tak jak ja teraz, to jest taka możliwość. Tu w ogóle taka ciekawostka w farmingu. Jeżeli będziecie sypać blisko, to ten śnieg będzie się wam tutaj gromadził, na przykład tak jak mnie teraz z prawej strony właśnie mojej drogi. Ale jeżeli będziecie dmuchać gdzieś daleko, to ten śnieg nie będzie już spadał ponownie, nie będzie się, można powiedzieć, gromadził, tylko po prostu wydmuchacie go gdzieś i o nim zapomnicie. No to ja teraz jadę jeszcze. Teraz tutaj rozłożyć się. Wjeżdżam na autostradę. Mam nadzieję, że szerokość będzie ok. Niestety nie, muszę się rozłożyć jeszcze inaczej, no ale teraz już powinno być w porządku. No to próbujemy przepchać ten śnieg, no i zobaczcie, jak to sobie radzi. Naprawdę ta maszyna podczepiona z tyłu do ciągnika radzi sobie imponująco. W tym momencie jestem w stanie spokojnie odśnieżyć jeden pas mojej autostrady, a jak dobrze pojadę, to półtora i autostrada będzie już bez problemu przejezdna. Owszem, trochę śniegu zostanie, ale przecież nawet jeżeli jest opad śniegu, to droga może być delikatnie przynajmniej zaśnieżona. No dobrze, lecimy teraz na północ, jeszcze na zachód, zaraz polecimy na północ, zaraz zrobimy nawrotkę. No, tutaj taki zakręt sobie zrobimy, no i zobaczcie, ile tego śniegu się zgarnia, jak to wszystko wygląda. Naprawdę moim zdaniem jest to super sprawa i szkoda, że odkryłem to dopiero teraz, bo można było robić tutaj naprawdę szalone akcje. No powiem szczerze, że jak zbuduję sobie skocznię, to naprawdę będę chciał tutaj ogarnąć sobie skąd śnieg, żeby ten śnieg wysypać na drogę. Bo jestem bardzo ciekawy, kiedyś robiłem taki eksperyment, że jeżeli miałem śnieg, który wysypałem sobie nawet w lipcu, to ten śnieg po prostu się nie topił, tylko musiał być on przechowywany w przyczepie, więc być może ogarnę sobie coś takiego, żeby właśnie przechować cały śnieg gdzieś, zostawimy sobie go po prostu, a potem zużyjemy na skocznie. Zrobiłem przy okazji taki mały eksperyment, jechałem tylko i wyłącznie z pługiem z tyłu i to też się sprawdzało, to też jest dobry sposób. Jak widzicie, teraz jadę pod prąd na autostradzie, ale nie mam za bardzo innej możliwości, żeby odgarnąć na prawo, moje teraz prawo, dlatego że po prostu ten pług z tyłu jest w stanie odgarniać tylko na swoje prawo, nie da się go ustawić w drugą stronę. No i jest to w sumie logiczne, bo jeżeli jedziecie po drodze tam i z powrotem, no to odgarniecie jeden i drugi pas. Ależ teraz tutaj wpadłem w poślizg normalnie, no cały czas trzeba mieć na uwadze, że jest mega ślisko. No i przejadę sobie jeszcze na północ, zgarnę trochę tego śniegu, mam nadzieję, że się uda bez problemu. No jak widzicie, ten pług radzi sobie rewelacyjnie, zgarnia ogromne hałdy śniegu, chociaż trzeba tutaj naprawdę też się pilnować, nie można jechać za szybko, bo jeżeli pojedziecie, to bardzo łatwo można stracić kontrolę. No 40 km na godzinę to jest naprawdę bardzo dużo. Praktycznie cała barierka skowała się pod śniegiem, bo tego śniegu jest bardzo ogromna ilość. No ale powiem wam, że zabawę tutaj miałem przed nią. No i pytanie, jaki będzie kolejny odcinek? Czy śnieg jeszcze tutaj wytrzyma? Czy też się stopi? Czy też będziemy mieli jeszcze jakąś inną niespodziankę? A może będę musiał po prostu odśnieżyć drogę gdzieś tam na górę?
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast na razie wygląda to tak, że zima pokazała swoje prawdziwe oblicze, więc na koniec dzisiejszego odcinka wsiadam jeszcze na skuter. Zaliczyłem tutaj jakiś drobny wypadek. Na szczęście nieśmiertelność w farmingu istnieje i nic mi się złego nie stało. Oj, zrobiłem jakieś kolejne figury. Naprawdę tym skuterem jeździ się dość ciekawie. Co prawda model sterowania nie jest może jakoś wybitnie dopracowany, a dźwięki są, no delikatnie rzecz ujmując, dźwięki tego skutera są po prostu tragiczne. Ale jeśli chodzi o to, że mamy skuter, który działa i którym naprawdę dobrze się jeździ po śniegu, no to tutaj szacunek dla twórców tego konkretnego moda. Moi drodzy, chcecie serduszko w komentarzu dzisiaj? To piszcie super śnieżyca. Po prostu takie coś napiszcie, no a ja wam wtedy przypnę serduszko w komentarzu. Nie wiem jak wam, ale mnie ta mapa w zimowej scenerii bardzo się podoba. Naprawdę jest tu ślicznie, jest biało. Teraz te drzewa wyglądają inaczej, a ja miałem pojechać do siebie, ale przez przypadek wjechałem prawie na komisariat policji. Jeszcze tutaj się przyblokowałem w okolicy ochotniczej straży pożarnej, no ale w końcu udało mi się trafić, więc moi drodzy, ja się idę zagrzać i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!